Orkiestra symfoniczna to grupa licząca około 100 osób. W skład jej wchodzi kwintet smyczkowy, czyli pierwsze skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonciel i kontrabas. Grupa instrumentów dętych drewnianych, czyli flety, saksofony, klarnety i grupa instrumentów dętych blaszanych, czyli trąbki. Oraz grupa instrumentów perkusyjnych. Jak wspaniale słychać dzwony! Zaraz będzie przedstawienie. I więc wśród wszystkich instrumentów słychać wielkie poruszenie. Natrzyj włosie, moja miła, kalafonie smyczek prosi. Gdy do strun się mogę tulić, jakoś dźwięku się podnosi. Każdy stara się jak może, dba o strój i wygląd piękny. Prezentują się wspaniale tutaj wszystkie instrumenty. Nie od dzisiaj już wiadomo, by wysoką mieć pozycję, muszą ćwiczyć wiele godzin, ciągle dbając o kondycję. Skrzypce nosy zadzierają, grają pięknie, przyznać muszę. Chociaż pudła mają małe, ale za to jakie dusze! Barwą chwalą się altówki, ciepłym dźwiękiem otulają. Są życzliwe i spokojne i na żartach też się znają. Romantyczna wiolonczela z rzewnych tonów dobrze znana. Wszyscy wiedzą, że od dawna w kontrabasie zakochana. A kontrabas pokryją mu zerka też na wiolonczelę. Planuje na jazzowy koncert zabrać ją w niedzielę. Flet wygrywa śliczne tryle. Nawet śpiewać też próbuje. Wkłada w pracę w całe serce, aż powietrza mu brakuje. Instrumenty wciąż zerkają w stronę pana dyrygenta. On też patrzy na nie czule, choć skupiony jest na dźwiękach.